Poznajcie Tomasza i Mariolę. Tomasz ma dla Marioli nie lada niespodziankę. Mariolko, za to, że zawsze byłaś przy mnie, kiedy odnosiłem sukcesy i nie było cię nigdy, kiedy ponosiłem porażki, kupiłem ci dom. Co? To! Byłem taki podekscytowany, że wreszcie po 2 latach pokażę jej gotowy dom. Mój znajomy z Polski budował dla nas ten dom przez 2 lata. Co prawda powiedział, że nie jest on jeszcze skończony, ale myślę, że zostały ostatnie szlify i możemy się do niego spokojnie wprowadzać. Bo ty myślałeś, że ja wszystko przepijam albo inwestuję w hazard, a ja tak naprawdę każdą złotówkę wysyłałem do pana Emila i on nam budował dom. Niech pokaże ten dom. Może dlatego przez ostatnie miesiące zachowywał się jak debil. Mariolko, prawdziwy polski dach! A kiedy pytałam go o pieniądze, mówił, że zgubił albo zapomniał. Nie wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami Tomasza. Dom wydaje się być niegotowy. Dobra, to gdzie jest ten dom? Tutaj jest dom. Jak tutaj? To jest pół domu. Ale milion już wydałem, wszystko podrożało. Jak milion? Inflacja, robocizna, wszystko do góry. Ja też muszę z czegoś żyć. Przez 2 lata nie da się wybudować tego domu za milion. Co on sobie myśli? Materiały podrożały, wszystko podrożało. Teraz będzie mi dopłacać. Tomasz zdaje się być optymistą. Do końca nie traci nadziei. No dobra, nie wiem, to może pokaż mi, co już zrobiłeś. A może rzeczywiście niewiele zostało do zrobienia, może tylko pomalować parę elementów. Ja tam nie wchodzę. Mam uczulenie na 3 rzeczy. Beton, pustak i dzban. Skrzynka z gazem już jest. To może w środku też jest niewiele już do zrobienia. Nie. Dużo nie zostało, dużo nie zostało. Może ja pokażę. Dobra. Zapewniał mnie w 2020, że kiedy przyjadę, wszystko będzie gotowe. Obiecywał mi siłownię i rekuperację. Zaczniemy może od tych kafelek. One przyjechały prosto z Wenecji. Są metr na metr bardzo dobrze położone. Mario, jak ci się podoba? Gówno. To może fotowoltaika. Działa perfekcyjnie, tworzy prąd, jest wszystko za darmo. Tylko, że za to już zapłaciliście. Zobacz, prąd za darmo. Za dziadostwo. Sam będzie tam mieszkał, benefit jeden. Mamusia ostrzegała mnie, żebym zablokowała jego numer telefonu, kiedy biegał za mną z kwiatami, kupionymi za nie swoje pieniądze, bo wyłudzonymi. Ty, a kto kładł Gładzie? Gładzie jeszcze są do poprawy. No widzę właśnie. Co on sobie w ogóle myśli? Przecież to nie jest Anglia. Myśli, że wyśle mi jakieś grosze do Polski i ja mu dom postawię. Tutaj pieniądze nie leżą na ziemi. Tu jest Polska. Tutaj ludzie się zajmują zbieractwem. Co to? Mikrofalówka. Ona zostaje w prezencie. Tylko trzeba lekko przeczyścić. Tam są muchy. Nie szkodzi, ale da się wszystko wyczyścić. No świetnicy. Emil mówił, że to nasz dom. A tutaj taka heca. Zobacz, Mariolko, to robił pan Aras. To jest najlepszy fachowiec w tej chwili na rynku. Mhm. Chyba tobie się tylko tak wydaje. A te drzwi to jakie się otwiera? Pełna elektryka. A co jak nie będzie prądu? To się nie otworzą. No właśnie. Miejmy nadzieję, że zawsze prąd będzie. No miejmy nadzieję. Nadzieja matką głupi. To ja mu obiadki gotuję, a on buduje dom za nie swoje. Sponsorem dzisiejszego programu jest Letty Shops, internetowy serwis typu cashback, pozwalający odzyskiwać 1% pieniędzy wydanych na zakupy online. Każda pracująca kobieta, która ma na utrzymaniu bezrobotnego benefita, wie, jak ważne są zniżki, rabaty i oferty promocyjne. Kiedy ty przynosisz do domu ciężko zarobione pieniądze, on przynosi ciężko znalezione memy, które wygrzebał w internecie. Rejestrując się w serwisie Letty Shops, otrzymujecie dostęp do ponad 3000 sklepów online, które zrefundują wam pewien procent wydanych pieniędzy, a także oferują szereg zniżek. Sam proces jest bardzo łatwy. Używając linku w opisie do filmu, wystarczy zarejestrować się na stronie Letty Shops, dokonać zakupu za pośrednictwem ich serwisu i zaczekać, aż część wydanych pieniędzy grzecznie wróci na wskazane przez Was konto. Umówmy się, jeśli Mariola jest w stanie zrobić zakupy online w PC World, na AliExpress czy na Wish i jest je w stanie zrobić tak, aby 15% wydanej kasy wróciło jej z powrotem na konto, to sama procedura nie może być jakoś specjalnie skomplikowana. Co, Mariola? Słyszałam swoje imię. Co, Mariola? Serwis typu cashback to pomocna rzecz. Zwłaszcza teraz, kiedy sklepowe ceny idą wyłącznie do góry. Po więcej szczegółów zapraszam do linku w opisie. Zobacz, tutaj kuchnia miała być. Gdzie jest kuchnia? Pani Mariolko, kuchnia będzie. Tak wygląda. Co
Tylko stolarz zachorował. No, gdzie jest kuchnia? To już prawie tak samo wygląda, zobacz. No widzę, widzę. To już jest. Kochanie, to miał być nasz dom. Mieliśmy wybudować następny za ich pieniądze. Muszą zapłacić. Prawie jest tak samo, jak pan Emil pokazał na zdjęciu. No. Obiecywał, że wszystko gotowe. Że do pomalowania zostało tylko kilka miejsc. W co ja mam się teraz wprowadzić? W błąd? Zobacz, kochanie, tutaj pan Emil wybudował nam łazienkę. Kibel już jest, tylko tam coś jest w kiblu. Aha, to pracownik. Zapomniał spłukać, bo wody nie ma. Ty, a dlaczego ściana jest pogryźdana? Nie mogłem w to uwierzyć. Ściana przy wejściu wymazana czarnym markerem. Przecież to się już nie zmyje. Stary, ale mi nie trzeba przypominać, co my dzisiaj robimy. Dzisiaj to my idziemy po zasiłek. A i mówiłem ci, że mój piesek to jest Paweł, a nie Jarek. Ściera w łapę i zobaczymy, jaki z niego zmywak. Ty, bo ja bym na tej ścianie to wolał, żebyś ty mi to pomalował na magnolię. Miałem do wyboru zebrać podpisy od youtuberów albo pomalować całą ścianę na magnolię. To jest salon, jadalnia. To jest syf. W tej chwili, ale będzie dobrze. Obiecuję, obiecywałem 2 lata temu i obiecuję teraz. Niewiele tego domu zostało zrobione. Zupełnie tak, jakby Emil płacił swoim pracownikom kebabami. No nie wiem, co się stało. No tak, płaciłem kebabami. Przecież w Polsce jest o wiele łatwiej o kebaba niż o węgiel czy cukier w sklepie. Chodź, pokaż na górze, jak to wygląda. Zapraszam. O, i tu jest sypialnia, Mariolko. I jak? Co to jest? To są takie... Emil, co to jest? To takie rury. To jest rekuperacja. Najnowsza technologia w tej chwili. Reco? Rekuperacja. Ty, ale ja mam w Wielkiej Brytanii 3 piękne domy z cegły i tam nie ma takich rur w środku. Emil cały czas powtarzał, że 1 000 000 złotych to za mało, że wyślij więcej. 1 000 000 to zawsze będzie dużo. 1 000 000 to brzmi dumnie. Od kiedy w Polsce jest tak, że 1 000 000 nie wystarczy, żeby zbudować dom? A jakie mam tu spać, kiedy jakieś kable wiszą mi nad głową? Jakby szumiało, to zalecają nauszniki. Mariola, zobacz, polski dach! Mamo, miałaś rację z tym debilem. Mój pokój dalej stoi pusty? Jak to koty tam wpuściłaś? I co? Koty tam mieszkają? Zawsze mówiłeś, że chcesz czarny dach. Ja już nic od ciebie, człowieku, nie chcę. Jak zacząłem budować dom dla tych ludzi, zakładałem, że jeszcze za te pieniądze wybuduję swój obok. Niestety, wszystko podrożało 3-krotnie. Płacę ludziom kebabami, robią mi za darmo. I dalej nie mogę skończyć tego domu. Jak ja mam tu spać, kiedy jakieś przewody wiszą mi nad głowie? Życie mi zmarnowałeś, rozumiesz? A to się zakryje. Nie chcę cię znać. Won z mojego życia, ty pijana świnio. Jeszcze więcej pieniędzy. Bo się nie da tego wykończyć. To ile mam ci jeszcze przysłać? Chociaż jeszcze 400 tysięcy. No, Emil, bądź poważny. Co to jest? Jesteście z Anglii? Tak mówiliście, że pracujecie za granicą. Ja też muszę z czegoś żyć. Tragedia. No mówiłaś mi, że debil. Mówiłaś. Budowa tego domu długi czas stała, bo produktów nie ma na rynku. Co on sobie myśli? Ty, Emil? Słucham. No tak w tajemnicy. Jakbyś budował Polakowi taki dom, to ile to by kosztowało? Nie mów nikomu, ale połowę taniej. Cennik dla ludzi z Wielkiej Brytanii jest inny. O, fajne. Chociaż rolety działają, tutaj jest bardzo dużo prądu, tona kabli. Człowieku, tona kabli, widziałeś ile prąd kosztuje? Ale to już nie mój problem. Jak brakuje materiałów, to cena rośnie. Co on za to chce wybudować? Słyszysz, Mariolko? Nic nie skrzypi. Słyszę. Nie ma desek w podłogach. Słyszę. No i? Ja stąd wychodzę. Chodź, Emil. A co z tym czekiem? Bo on zrzuca podwyżki wszystkich cen na COVID. Z tego co wiem, COVID atakuje drogi oddechowe, a nie ceny na półkach w sklepie. Poza tym ja i Mariola jesteśmy już po 4 dawkach i dzielnie czekamy na 5. Chyba ty, debilu. Ja swoją dawkę szczepionki wyplułam. Nie będzie mi tu COVID psuł planów na budowę domu. Mariolko, tu będzie prysznic, tu nawet jest taki spad, tam na kable. Jakoś tego nie widzę. Pozwoliłem sobie bidet dołożyć w gratisie. Bidet. W końcu się umyjesz. Kiedy wybierałem lokalizację na dom, dobrze wiedziałem, że za oknem będą PGR-y. Jestem dzieckiem lat 80. Lubię, kiedy coś mi o tym przypomina. Dozbroiłeś mi strop w siłowni, tak jak prosiłem? Dozbroiłem, ale stwierdziłem, że w siłowni ci się nie przyda wzmocnienie, tylko w sypialni. I tu położyłem całe zbrojenie. Emil! To jest lepiej dla ciebie.
dla was to zrobiłem. Dozbroił nam podłogę w sypialni. Co, uważasz, że jestem taka gruba? Że potrzebuję dozbrojonej podłogi? Gdybym ja budował, nigdy bym nie budował się przy PGR-ach, ale to już jego problem. Nie podoba mi się, dom nie jest skończony. To może na różowo pomaluję. Ty, patrz. Emil założył kanał na YouTubie i twierdzi, że to jest jego dom. Jak? Nie, to jest inny Emil i to jest inny dom. Dzisiaj każdy Polak, który wraca z UK, buduje dom i robi o tym program na YouTubie. To jest ten Emil. Dach jest ceramiczny. Jesteś zadowolona? Kolor ładny chociaż. Mam dosyć tego oszusta. Wyprowadzam się od niego i idę do siebie, gdziekolwiek. Takiego kwiatu to pół światu! Bo założyłem kanał, budując ten dom i mówiłem, że dla siebie buduję. UHS przecieka za 18 tysięcy. Nie, tak? No. Tak. Jest normalnie tutaj woda. Napełnia się wręcz. Nie mogłem uwierzyć. Mój dom, który miał być gotowy już rok temu, ma swój kanał na YouTubie i ciekną mu HS-y. Widzicie to? Jest tu pełno wody, a HS nie był otwierany. Założyłem kanał na YouTubie Emil Koszty Budowy i pokazuję, ile kosztuje wybudowanie domu. A co on sobie myśli? Nie no, łatwo się wchodzi. Jacenty, uważaj na kamerę, bo ona jest warta więcej niż całe twoje studia. To jest Jacenty. Jacenty nie ma w tym filmie żadnej roli. Po prostu ciągam go ze sobą z planu na plan. Wyjdź, Jacenty. Niech ta rodzina nie udaje biedaków. My dobrze wiemy, że w Anglii mogą sobie pozwolić na 10 takich domów. Będą płacić. Panie Tomaszu, faktury co? Do zapłaty. Jakie faktury? Ja tylko nie płacę. Nie płacę. Ale faktury do zapłaty są! W głowie się nie mieści. Omyl nie wprowadziliśmy się z Mariolą do niegotowego domu. Oła. Serce mi pękło. No, to taka wrzutka. Wrzutka, kurwa. Od tamtego wydarzenia minęło 2 miesiące. Tomasz uczy się żyć w Polsce. Mówi, że nie wraca do Wielkiej Brytanii. Mieszka w kawalerce, codziennie ogląda polską telewizję. Uczy się z niej życia w Polsce. Żyjąc w Polsce, nareszcie czuję, że mam wpływ na to, co robią inni ludzie. Zasmakowałem ostatnio w nowym zajęciu. Stojąc na przejściu dla pieszych, ogromnie bawi mnie wewnętrznie, kiedy kolumna samochodów nie wie, co zrobię. Przejdę, a może będę stał w miejscu. Wszystkie samochody zatrzymują się i czekają na to, co zrobią. A ja nic nie robię. Podejmując decyzję o porzuceniu beneficjarza, Mariola poczuła, że znowu żyje. Nagle otworzyły się przed nią dziesiątki nowych karier. Każdego dnia szczęśliwa Mariola budzi się i zastanawia, którą drogą pójść, aby stać się lepszą wersją siebie. Optymistycznie patrzę w stronę nadchodzących dni i miesięcy. Niebawem rozpoczynam pracę w firmie OnlyFans. Nawet nie chcą mojego CV. Mówią, że im mniej, tym tak naprawdę lepiej. Hej patroni, dziękuję za comiesięczne przelewy pieniężne. Dzięki nim udało mi się prawie wybudować dom w Polsce. Dzięki wam miałem też zawsze pod ręką awaryjną gotówkę, kiedy podczas pobytu w Polsce okazywało się, że nie przepuściłem na pasach pieszego. Pieniądze to ważna rzecz, ale wydawanie ich w sposób przemyślany i logiczny jeszcze ważniejsza. Ogromne podziękowania w tym miesiącu fruną do patronów, którzy wspierali mnie najbardziej. To zacne grono, otwierają takie nazwiska jak Adam Pietura, Dominik Sistowaris, Krzysztof Bryja, Jarosław Góra, Anna Jakubowi, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski, Kamil Kruk i Dawid Kędzior. Specjalnie, ale to tylko dla was, sceny, które totalnie nam w tym filmie nie wyszły. Ja tam nie wchodzę. Ja mam alergię na 3 rzeczy. Betok. Wytykam błędy fachowcom, pokazuję budowę bez żadnej wiedzy. I co dalej? Gówno. Tu jest Polska. Nie, poczekaj jeszcze raz. Bo ty masz tyle, dawaj tego, jeszcze raz przeczytaj. Ty, a kto kładł gładzie? Gładzie jeszcze są do poprawy. No widzę właśnie. To już jest. Kurwa, kamerzysta, ty masz się nie śmiać. Bo wszystko do wycięcia będzie. Gdybym... Sam będzie tam mieszkał, benefit jeden. Mamusia ostrzegała mnie. Jak to było? Zwolniłam. Gotowe? Mhm. Kochanie, zobacz, tutaj pan Emil wybudował łazienkę. Nie da się. Chciałam powiedzieć, odetnij mikrofon, ale ona nie ma mikrofonu. Nigdy bym nie budował się przy PGR-ach, ale to już jego problem.
Tak samo podeszłem pewnie, bo ja wiesz, ja porównuję do GoPro. Wąt z mojego życia, ty pijana świnio. Napij się ze mną lepiej! Oła, serce mi pękło. Ała! Do następnego!